inna, ale nie gorsza jest tegoroczna edycja przeglądu filmowego Kina na Granicy. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to pamiętna edycja, bo zorganizowana w czasach pandemii z wieloma znakami zapytania. Różnic jest wiele. No po pierwsze, chyba bardziej się cieszymy niż zwykle, bo jednak to jest po półtorarocznej przerwie. Po drugie, no jeszcze to nie jest edycja, w czasie której będziemy się, nie wiem, witać całusami na powitanie, ściskać, obejmować, całować, dlatego że no musimy być jeszcze ostrożni na pewno. No i na pewno jest mniej uczestników. I z tym się liczyliśmy, no i jakby... No, taka jest sytuacja, może i lepiej, będzie bezpieczniej. No, goście na szczęście nie zawiedli. Gości jest tyle samo, ile zwykle. Chcemy, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze i żeby w ogóle było, no. A organizacyjnie, no bo tutaj jednak kino na granicy, czyli ta granica. Teraz ta granica, no jest troszeczkę problematyczna w czasach pandemii. No, jeszcze jest jedna zasadnicza różnica, mianowicie inaczej wygląda system akredytowania. Trzeba przez internet, bo chcieliśmy czuwać nad tym, chcieliśmy wiedzieć, ilu będzie chętnych na dany film, żeby uniknąć takich tłumów przed teatrem, więc to na pewno. Myślę, że technicznie posunęliśmy się do przodu, że jednak ta pandemia zmusiła nas do trochę zmodernizowania strony internetowej. W listopadzie zrobiliśmy online, więc też to wymagało pewnego przygotowania. No i w tym kierunku musimy iść, no bo takie mamy czasy. A pytanie było, no właśnie, na granicy. No, na pewno nie będzie w tym roku projekcji transgranicznych, ale to raczej nie spowodowane jest pandemią, chociaż też przekraczanie granicy i tak dalej, jednak ta publiczność jest po drugiej stronie, no ale też tutaj roboty na Zamkowej, nad Olzą, więc nie wiedzieliśmy, na jakim etapie one będą, ale będą za to projekcje w Browarze. No też różni się właśnie tym, że jest więcej takich wydarzeń plenerowych, że mamy taką salę plenerową w Browarze, gdzie są dwie nocne projekcje, więc to wszystko, no i różni się oczywiście porą roku. No jesteśmy w lecie, dużo osób protestowało, przyzwyczaili się do weekendu majowego. No myślę, że nie muszę niektórych zmartwić, że już weekendu majowego chyba nigdy nie będzie, ale to z innych powodów, raczej finansowo-budżetowych, kiedy jest ta niepewność jeszcze finansowa na wiosnę, jeżeli chodzi o dotacje. Będziemy pewnie, nie mówię, że ten termin będzie, no bo w tej chwili wszystkie festiwale szukają jakiegoś terminu, prawda, przesuwają się. Niektórzy mówią, że my jesteśmy ostatni, że będzie lockdown znowu, czy zamknięte kina będą od połowy sierpnia, czy od końca sierpnia. Nie wiem, jak będzie z przekraczaniem granicy. Nasi widzowie wiedzą, co mają zrobić, wiedzą, jakie mają mieć maseczki po czeskiej stronie, wiedzą, że powinni, wchodząc do kina, pokazać dowód szczepienia, dowód tego, że do 180 dni, nie więcej niż 180 dni wcześniej mieli COVID, więc mają to zaświadczenie, czy też test. No testy możemy robić, tutaj mamy takie punkty testowania. Organizacja festiwalu to duże logistyczne przedsięwzięcie. I jak podkreśla Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglądu, ważna jest współpraca. Co łączy taksówki z kinem na granicy? Kiedyś taką dość niepopularną na hasło wygłosiłam, że tak naprawdę najlepiej współpracuje się z tą grupą zawodową. Naprawdę różnie bywa z restauracjami. Różnie bywa z radzeniem sobie w tych sytuacjach. No jest słaba bardzo baza hotelowa w Cieszynie. Natomiast oni są zawsze z nami. Świetnie się z nimi pracuje, są bardzo konkretni. I mało tego, wiedzą, co się dzieje. Wiedzą, z kim jechałam i też kto zawalił na przykład. Czyli ja rozumiem, że oni tutaj pomagają tak organizacyjnie to wszystko dopiąć, też przewożą tutaj tych gości, tak? Tak, nawet pan tutaj szef jedzie po Janusza Gajosa swoją bardzo ekskluzywną taksówką. Wyzwania organizacyjne nie zniechęciły jednak tych, którzy przygotowywali festiwal. Podczas oficjalnego otwarcia w Cieszyńskim Teatrze dyrektorka przeglądu podziękowała osobom, bez których nie byłoby tegorocznej edycji. W wydarzeniu tym wzięły udział również burmistrzynie Cieszyna i czeskiego Cieszyna. 23. przegląd Kino na Granicy uważamy za otwarty! Filmowy weekend już dobiega końca, ale przed fanami kina jeszcze 3 dni naszpikowane ciekawymi propozycjami, nie tylko filmowymi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.